W lesie nadszedł czas wezwań na wojskową komisję lekarską. Trzech przyjaciół, Lisek, Zajączek i Misio, również dostali. Spotykają się wieczorkiem przy piwku i zgodnie stwierdzają, że nie bardzo uśmiecha im się służba ojczyźnie. Zajączek miał się stawić następnego dnia, Lisek pojutrze, a Misio dzień po Lisku. Zajączek zaczął panikować. Muszę mieć kategorię E, ale jak to zrobić? Jestem przecież zdrów jak ryba. Lisek przygląda się Zajączkowi i mówi: Te, Zajączek, ale ty masz wielkie uszy. Może dadzą ci E, jeśli je obetniemy? Ale moje ukochane uszy? Nigdy! Zajączek, ty się zdecyduj. Albo odcinamy, albo rok w syfie. Zajączek po kilku minutach zdecydował się. Walnął setkę na odwagę i mówi: Tyni! Następnego dnia koledzy spotykają się w barze, a Zając drze japę już z daleka. Dostałem E za brak uszu, chłopaki! No tak, ale ja mam komisję jutro. Co robimy? Zając przygląda się Lisowi. Uszy to ty masz małe, ale za to jaka kita. Obetniemy ci ogon i E murowane. Tak też zrobili. Następnego dnia w tym samym barze Lisek pokazuje książeczkę z wpisem kategoria E, powód, brak kity. Misio mówi: A co ze mną? Misio, uszy to ty masz malutkie, ogon też nieduży, ciężka sprawa. Ale zaraz, Misiu, jakie ty masz wielkie jaja. Co? Jaja mi chcecie obciąć? Nie ma mowy. Albo tniemy, albo rok w syfie. Miś całą godzinę się zastanawiał, w końcu się zdecydował. Lisek z Zajączkiem amputowali mu jądra, a Misio ze spuszczoną głową poszedł smutny do domu. Następnego dnia Lis i Zając siedzą w barze i czekają na Misia. Ten jednak coś się nie chce pojawić, choć już 3 godziny minęły od zakończenia komisji. Minęły kolejne 3 godziny. Misia nie ma, bar zamykają. Zając i Lis wyruszyli więc na poszukiwanie kolegi. Idą, wołają: Misio, Misio! Nikt nie odpowiada, nagle patrzą, a tu na przydrożnym drzewie martwy miś wisi na pasku, popełnił samobójstwo. Koledzy w szoku. Pewnie tych jaj było mu tak bardzo szkoda, mówi Zajączek. Podchodzą bliżej, a tu obok drzewa leży książeczka wojskowa Misia. Lisek ją podniósł i czyta. Kategoria E. Powód, płaskostopie.